Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dniu 10 października otrzymali informację o zaistniałym zdarzeniu drogowym na ulicy Wałbrzyskiej. Przybyli na miejsce policjanci, potwierdzili kolizję drogową z udziałem dwóch pojazdów. Kierujący motocyklem marki Kawasaki, mieszkaniec gminy Kamiennej Góry, 26-letni mężczyzna, nie zachowując należytej ostrożności, jak również odległości, uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu marki Hyundai kierowany przez 57-letnią kobietę. Jak się okazało, w wykonywanych przez policjantów czynnościach kierujący motocyklem marki Kawasaki nie posiadał uprawnień do kierowania tym pojazdem. Policjanci wykonali swoje czynności na miejscu, ustalili tożsamości kierujących. Motocykl został zabezpieczony. Trwają czynności w tej sprawie. Czy wiadomo coś na temat zdrowia poszkodowanych? Tak, kierujący motocyklem z ogólnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Kamiennej Górze. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.